Jeżeli ty będziesz szła za blissem, czyli za rozkoszą, za byciem sobą, będziesz szła za głosem wewnętrznego autorytetu, za głosem twojej duszy, to, co się dzieje w tym procesie i co jest naturalne, to jest proces poszerzania się, to jest proces odkrywania, że jesteś czymś więcej niż uwierzyłaś do tej pory. I w tym procesie po drodze pojawią się wszystkie ograniczenia, wszystkie twoje lęki, wszystkie twoje przekonania, które nie są spójne z tą nową wizją rzeczywistości. Czyli mówiłyśmy wczoraj z Agnieszką o lekkości i niespieszności, o tym, jakie korzyści mogą płynąć z niespieszności w naszym życiu. I dzieliłyśmy się swoim doświadczeniem. I ja jakoś wieczorem włączyłam sobie YouTube'a i słuchałam Vishana Lakhiani. To jest, i podzielił się taką jakością, jaką jest bliscypline. I uświadomiłam sobie, że to jest coś, co ja w swoim życiu robię od jakiegoś czasu. Bliscypline, a bliss to jest błogość, to jest rozkosz, to jest przyjemność. Czyli skupienie się na takich jakościach, a dyscyplin, no to wiemy, to jest dyscyplina. I tak sobie uświadomiłam, że ta ścieżka, którą podążam już od 10, może kilkunastu lat, doprowadziła mnie do takiego miejsca, gdzie ja nauczyłam się dbać o siebie w taki sposób, że najpierw to moje dobre samopoczucie, energia, w jakim jest, jakiej jestem, jest moim priorytetem, a później działanie, że nie nauczyłam się nie przymuszać się do działania, a wtedy, kiedy nie mam na niego naprawdę energii, bo zauważyłam, że to nie działa, że to jest nieskuteczne, że to mnie osłabia, że to mnie gdzieś tam ściąga. I to nie jest też o zaprzeczaniu tego, że czasami jestem w jakiejś niższej energii, czasami mam spadki energii, czasami jestem zmęczona, czasami przychodzą wątpliwości i czasami przychodzą dołki, tylko jak to przychodzi, to ja po prostu jestem z tym, opiekuję się swoimi emocjami, swoimi uczuciami i w którymś momencie pojawia się zmiana w mojej energii, że naturalnie przychodzi chęć do działania z tego miejsca właśnie takiej radości, ekscytacji, przyjemności. I to jest właśnie chyba ta ścieżka, do której też chcę Was zaprosić. Taka ścieżka skupienia się na swoim wnętrzu, na podążaniu za tym, co w środku mnie ożywia, co w środku sprawia, że robi mi się dobrze, co sprawia, że jestem w takiej fajnej wibracji. I ta umiejętność bardzo tutaj na tej ścieżce, musisz poznać siebie na tyle, żeby wiedzieć, co to jest, co tobie, jakby co działa na ciebie tak, że ty potrafisz wrócić do siebie, do tej swojej wibracji, żeby być w tej swojej jakby najlepszej możliwej energii w danym momencie. Nie? I teraz nie chcę, żebyś myślała, jak tego słuchasz, że to, czym się dzielę, to jest jakaś fałszywa pozytywność, bo dużo jest tego, gdzieś tam do nas przychodzi ze świata i jest taki rodzaj fałszywej pozytywności, która wiąże się z tym, że ty zaprzeczasz swoim uczuciom, że ty nie jesteś połączona ze swoją głębią i tylko jakby na powierzchni gdzieś tam nadajesz pozytywność wszystkiemu, co się wydarza, to może być fajny kierunek, to może być fajny początek do tego, żeby wejść w głębsze podążanie za sobą, ale w którymś momencie, żeby dojść do takiej pozytywności i takiej błogości na co dzień, to ty musisz mieć przestrzeń w sobie na wszystkie stany, które do ciebie przychodzą, wszystkie jakości, dlatego i musisz mieć świadomość, że jeżeli ty będziesz szła za blissem, czyli za rozkoszą, za byciem sobą, będziesz szła za głosem wewnętrznego autorytetu, za głosem twojej duszy, to, co się dzieje w tym procesie i co jest naturalne, to jest proces poszerzania się, to jest proces odkrywania, że jesteś czymś więcej niż uwierzyłaś do tej pory. I w tym procesie po drodze pojawią się wszystkie ograniczenia, wszystkie twoje lęki, wszystkie twoje przekonania, które nie są spójne z tą nową wizją rzeczywistości, czyli że ja idę za
swoją błogością, że ja idę za swoją przyjemnością, że ja idę za głosem mojego serca, że ja idę za głosem duszy, to musisz mieć świadomość, że po drodze to wszystko się pojawi. Tylko, że ty nie będziesz temu zaprzeczać, a ty będziesz miała narzędzia do tego, żeby umieć to objąć i przetransformować i iść dalej. Ja miałam tak, dla mnie takim bardzo transformującym okresem i okresem spotykania się ze swoim lękiem, takim, gdzie mogłam sprawdzić wszystkie te narzędzia, których nauczyłam się wcześniej, gdzieś na kursach, warsztatach rozwojowych, na swojej terapii, na już tych swoich szkołach, gdzie uczyłam się pracować z ludźmi, to był czas, kiedy pojawił się COVID, kiedy pojawiło się to zamknięcie. Już nie pamiętam słowa, jak to się nazywało. Możecie mi to przypomnieć. O, hej Agnieszko, super, że jesteś. Jakie to było słowo, że nas zamknięto w domach? To był dla mnie taki czas, że ja byłam świadoma swoich uczuć i swoich lęków, co ta sytuacja we mnie wywoływała, i zaczęłam jakby świadomie wchodzić w swój lęk, obejmować go. I zobaczyłam, że mogę wrócić do swojej wibracji radości, zaufania. I to było tak mocne doświadczenie, że ja wtedy siadałam czasami 2 razy dziennie, po godzinie, po 1,5 godziny. Siedziałam po prostu z tym, że ja się boję, że moje ciało się trzęsie, że ja nie wiem, co będzie. Czyli z tymi wszystkimi emocjami, uczuciami, które sytuacja zewnętrzna we mnie wywoływała, siadałam do takiego momentu, kiedy moje ciało się rozluźniło i wewnętrznie miałam takie poczucie, że wszystko jest w porządku, że będzie dobrze, tak? Czyli nauczyłam się wchodzić w ten stan zaufania i błogości. To doświadczenie było dla mnie czymś takim, że dookoła widziałam ludzi, którzy się boją, którzy gdzieś tam są zamknięci, którzy skupiają się na swoim lęku, i się czują naprawdę źle, a ja się czułam dobrze, ja nie czułam lęku i tak sobie myślałam, o co chodzi, może coś ze mną jest nie tak, bo wiecie, bo patrzyłam na ten świat zewnętrzny, który był taki i ja, która byłam inna. I to był dla mnie taki bardzo mocny proces wchodzenia i zaufania sobie w to, że ja mogę na jakimś poziomie kreować swoją rzeczywistość. To ja mam w sobie tą moc, mam ten wewnętrzny autorytet, który może wybierać, za czym idzie. I dzisiaj, opowiadając Ci o wewnętrznym autorytecie, chcę właśnie podzielić się z Tobą też taką jakością świadomego kreowania rzeczywistości. Że to ty poprzez swoje uczucia, poprzez swoje myśli, poprzez to, kim ty jesteś w swoim środku, w swoim wnętrzu, powodujesz, że ta rzeczywistość, którą widzisz na zewnątrz, jest taka, jaka jest. I ty masz w sobie moc zmiany tej rzeczywistości. Możesz wybierać, czy ta rzeczywistość, którą widzisz, będzie poddawała się tym zewnętrznym autorytetom i zewnętrznym głosom, które mówią, że jest niebezpiecznie, że trzeba się ściskać, że trzeba się chować, że nie można wychodzić ze swoją prawdą, bo zawsze za to oberwiesz, że nie można mówić, co się myśli, bo zawsze ktoś cię skomentuje negatywnie i tak dalej. Czyli te wszystkie przekonania, których nauczyłyśmy się od szkoły podstawowej, a jeszcze wcześniej w dzieciństwie, zanim poszłyśmy do szkoły, usłyszeliśmy od naszych rodziców, dziadków i bliskich, i sąsiadów, i my uwierzyłyśmy, że świat taki jest i nosimy to w sobie i wybieramy temu wierzyć i wybieramy, żeby to rządziło naszym życiem. I ja teraz mówię świadomie słowo wybieramy, bo chciałam Cię zaprosić do takiej wizji, takiej koncepcji rzeczywistości, w której Ty jesteś świadoma, że to ty wybierasz, że wszystko, co się wydarza w twoim życiu, jest wyborem. Ten wybór jest albo świadomym wyborem, albo jest wyborem nieświadomym. I póki nie masz tej wiedzy, którą ja się dzielę z tobą, czy którą możesz usłyszeć od innych osób, które ci pokazują, że jest taka wizja życia, która nie wiąże się z tym, że ja przeciwko światu i ja muszę się dostosować, tylko że ja i świat
a to jedno, że ja żyję, jestem częścią tego świata, ten świat jest dla mnie łagodny, wspierający i ja poprzez swoje decyzje, poprzez wybory mogę żyć lżej, bo tak chcę, bo tak wybieram. Ale żeby to mogło się wydarzyć, to ty jakby potrzebujesz poszerzyć troszkę swoją świadomość i wyjść poza tą klatkę przekonań, które nazbierałaś w dzieciństwie, nie? To ja mówię o tym często, pewnie ty o tym wiesz. Natomiast to, na czym chciałam, żebyś się skupiła dzisiaj, to jest to takie zatrzymanie, uświadomienie sobie, że ty wybierasz. Ty w każdym tu i teraz wybierasz poprzez swoje działania albo niedziałanie, poprzez swoje myśli, poprzez swoje emocje, poprzez swoje interpretacje rzeczywistości, wybierasz to, jak ty widzisz świat, jak ty w tym świecie się odnajdujesz i jak ty w tym świecie manifestujesz siebie. Ok? Teraz słuchając mnie, ty możesz podjąć taki świadomy wybór, że na przykład ja od tej pory chcę bardziej świadomie kreować swoją rzeczywistość, że chcę ją współkreować z tym wspierającym wszechświatem, że może nie chcę już wierzyć w to, że życie, że ludzie są przeciwko mnie, tylko chcę spróbować inaczej, nie? I to się wiąże z zmienieniem swoich wewnętrznych przekonań, paradygmatów. I to jest ta świadoma praca, którą ty masz do zrobienia, bo może troszeczkę krok po kroku będę mówić o tym, jak to zrobić, ale wewnętrzny autorytet, to co chcę ci powiedzieć, że wewnętrzny autorytet to jest coś, co ty masz w sobie, co jest twoim wewnętrznym kompasem i co cię prowadzi w tym życiu do bycia bardziej w pełni sobą i do manifestowania na zewnątrz twojego potencjału. I ja to tak wierzę, tak definiuję i tak widzę. Czyli wewnętrzny autorytet to jest dla mnie coś więcej niż tylko taki rozum, który każe ci gdzieś tam iść. To jest dla mnie połączenie z taką częścią ciebie, która jest częścią intuicyjną, którą możemy nazwać, jest głosem twojego serca, jest głosem twojej duszy, jest głosem twojej wewnętrznej mądrości, jest głosem twojego wewnętrznego wiedzenia, która niekoniecznie jest racjonalna. To nie znaczy, że racjonalny umysł jest zaprzeczeniem jakby tej części, jest niepotrzebny ci w podążaniu za wewnętrznym autorytetem. On jest ci potrzebny do tego, żeby to, co ty czujesz i to, co ty gdzieś głęboko wiesz, żebyś ty mogła to wnosić do rzeczywistości, żebyś ty poprzez to swoje czucie i zaufanie wewnętrznemu wiedzeniu miała taką wewnętrzną moc do tego, żeby zmieniać swoje paradygmaty, żeby zmieniać swoją wizję rzeczywistości, żeby wychodzić poza to wszystko, czego się nauczyłaś do tej pory i żeby żyć w zgodzie z sobą. Dajcie znać, czy to, o czym mówię, jest jakoś klarowne, kwarantanna. No właśnie. Dziękuję. Więc wewnętrzny autorytet to jest coś w tobie, co wie, co jest niekoniecznie racjonalne, ale co czuje, czego ty potrzebujesz, w jakim kierunku potrzebujesz iść i co też, jak się to wsłuchasz, powie ci, jakie decyzje są w tym momencie dla ciebie najwłaściwsze i najlepsze. A ten wewnętrzny autorytet, jak mówię tutaj do w naszej grupie są osoby, są kobiety wrażliwe, czyli czujące głęboko. Czyli twoim zasobem jest to, że ty masz dostęp do intuicji, do swojego czucia. Jak ta intuicja, jak twoje czucie się objawia? Poprzez to, że ty wewnętrznie coś wiesz, że ty czujesz, że ty nie wiesz dlaczego tak jest, ale coś cię pcha w tym kierunku, że ty masz jakieś pragnienia, że ty masz tęsknoty, że ty potrafisz marzyć, śnić na jawie. To, co jest twoją blokadą, jeżeli właśnie należysz do tej grupy osób, to jest też to głębokie czucie, które też i taka wrażliwość na
emocje swoje innych osób. To jest takie bardzo silne połączenie z taką emocjonalnością, która ci z twoimi lękami, z ograniczeniami, które bardzo szybko cię zatrzymują, które mówią ci, ale nie warto iść w tym kierunku, to się nie wydarzy, to jest niemożliwe. A tymi też przekonaniami z zewnątrz, tego świata, który nie wierzy, że taka droga jest możliwa. Czujecie, jak to jest, że z jednej strony mamy, okej, ja czuję, że to tak jest, a z drugiej strony czuję też tak bardzo silnie te wszystkie lęki, ograniczenia i to mnie zatrzymuje w miejscu. I tutaj jest ta część, do którego ty potrzebujesz mocy, swojej wewnętrznej mocy, połączenia też z głosem twojego rozumu, twojego już takiego też racjonalnej części, która potrafi rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, ale są osoby, które idą za głosem serca i to ich prowadzi w bardzo dobrym kierunku. Ale przecież w moim życiu ileś razy poszłam za głosem serca, za głosem intuicji i to się przełożyło na to, że teraz jestem w takim dobrym miejscu. Więc to ważne, żeby też jakby świadomie w tych swoich wyborach zauważać to, co do tej pory ty już zrobiłaś, idąc za głosem intuicji i co cię doprowadziło w to miejsce, w którym jesteś, że już ileś razy zaufałaś, bo na pewno zaufałaś, bo jestem przekonana, ja zaufałam wiele razy i na pewno jak tu jesteś, to ty też zaufałaś wiele razy. Asia napisała, staram się ostatnio tego słuchać i w małych rzeczach, na przykład odmówiłam zleceniu, które mi nie do końca pasowało i tego dnia przyszło inne, które pasowało dużo lepiej. Posłuchałam jakiegoś nie, które nie było do końca racjonalne. Dokładnie i to jest to, o czym ja chcę dzisiaj ci powiedzieć, kiedy chcę ci dać takich kilka kroczków, które ty możesz wdrożyć w swoje życie, żeby zacząć ufać swojemu wewnętrznemu autorytetowi i małymi krokami za nim podążać. To właśnie jest to zaczęcie od małych kroków. Czyli jak masz już takie poczucie, taką wewnętrzną otwartość i gotowość na to, żeby ufać temu, co w środku, trochę bardziej niż temu, co na zewnątrz, to pierwszym krokiem jest takie pytanie siebie. W różnych sytuacjach życiowych, szczególnie na początku w tych małych, drobnych sytuacjach życiowych. Czego ja potrzebuję? Co ja tutaj czuję? Na co ja mam ochotę? Na co ja mam zgodę? A na co nie mam zgody? To są takie sytuacje, ktoś cię zaprasza na spotkanie, ktoś cię zaprasza do jakiejś współpracy, ktoś cię zaprasza do zrobienia czegoś dla niego, tak? Prosi cię o coś. Asia, bardzo dobre pytanie zadałaś, zaraz do niego się odniosę. I ty wtedy siebie pytasz, czy ja mam na to ochotę, czy to jest w zgodzie ze mną i słuchasz odpowiedzi. Ta odpowiedź najczęściej przyjdzie z twojego ciała. Twoja otwartość, rozluźnienie, takie tak, które czujesz w sobie, jest tak. Nie poczujesz jako zacisk. Ciele, jak poczujesz jakiś rodzaj napięcia, poczujesz jakieś takie odcięcie, że zaczynasz wchodzić w myślenie i tak dalej, a w ogóle nie możesz wejść w czucie, to prawdopodobnie jest bardziej na nie. Może być tak, że ty poczujesz to jeszcze inaczej, na swój sposób, więc jeżeli mnie słuchasz, to podziel się swoimi myślami, że ty, jak to ty wiesz, a twoje tak, albo jak to, albo skąd ty wiesz, że to jest twoje nie. Jeżeli ty słuchasz się to i odważysz do tego, żeby za tym iść, to świat zewnętrzny będzie się dostosowywał do twojego wnętrza. To troszkę tak jest. To troszkę tak jest. I tutaj może się pojawić lęk. To, o czym Asia powiedziałaś, że nie poczułam jakiegoś zlecenia, powiedziała mnie i za chwilę pojawiła się lepsza oferta. To jest troszeczkę tak, że ten świat, który jest dla ciebie wspierający i przyjazny, on cię też sprawdza. Jeśli do tej pory ty wierzyłaś, że musisz brać wszystkie zlecenia, które do ciebie przyjdą, bo lekkie nie bo lżejsze nie przyjdą, to po prostu świat ci dawał takie ciężkie zlecenia i takie trudne i może mało też płatne, gorzej płatne i ty musiałaś robić więcej, bo wewnętrznie miałaś takie przekonanie. I teraz ty
zaczynasz ufać bardziej temu, co jest w środku, bo sobie myślisz, nie no, ja już nie chcę tak pracować, ja już chcę pracować w zgodzie z sobą, ze swoim sercem, dobrze zarabiać na tym, co czuję. I ty mówisz, to od tej pory wybieram, że będę iść za takimi zleceniami, brać tylko te zlecenia, które są w zgodzie ze mną. I wtedy wszechświat ci zacznie przesyłać. I takie przekonania, takie zlecenia, które były stare, jakby zgodne z twoim starym postrzeganiem rzeczywistości, ze swoimi starymi paradygmatami i z tymi nowymi. Teraz ty masz taki sprawdzian, jakby, bo wszechświat cię sprawdza, czy ty jesteś w zgodzie z sobą. O, zaraz o sprawdzeniu coś wam powiem. Czy ty działasz w zgodzie ze sobą naprawdę? Czyli czy jak ty dostaniesz zlecenie, takie, które nie jest do końca rezonujące z tobą, ale ty je weźmiesz, no to wszechświat sobie myśli, okej, to ona tak naprawdę nie myśli, ona chce iść starym trybem i będziesz dostawać tylko to, co dostawałaś do tej pory. Jak ty takie zlecenie odrzucisz, bo czujesz wewnętrznie, bo jesteś przekonana, że przyjdzie coś lepszego i wiesz, że to przyjdzie i ufasz, że to przyjdzie, to przyjdzie. Jeżeli nie od razu, to za jakiś czas, ale ty potrzebujesz gdzieś też sobie to przekonanie wzmacniać, pielęgnować, odżywiać, karmić, podlewać jak najlepszy kwiat. I też w tym momencie mogą wyjść na powierzchnię wszystkie twoje lęki. Ojejku, ale co się wydarzy, jak ja to odrzucę? Nie będę miała pieniędzy, nie przetrwam, więc może ja wezmę to jednak, nie? Czyli tutaj to jest to, o czym też Asia napisałaś, jak odróżnić lęk od tej mądrości. Jak ty zaczynasz się poszerzać i robić coś nowego, to twój system operacyjny nie zna tego nowego, nie zna tego, że można coś odrzucić i czekać na coś lepszego i być w niedziałaniu, i być w zaufaniu. On będzie w lęku i będzie cię jakby kierował na ten stary, na starą ścieżkę, tą, którą znasz. I teraz to jest o tym, czy ty potrafisz sobie być z tym lękiem, czy ty potrafisz zaufać, że coś nowego do ciebie przyjdzie, czy ty wybierzesz iść po staremu, nie? To jest to sprawdzanie, to jest to poszerzanie się, bo tak się poszerza. Czyli zobaczcie, to było u mnie tak w tym COVID-zie, podczas tej kwarantanny, że ja miałam wtedy szkołę jogi. Ja prowadziłam szkołę jogi, która dawała mi takie poczucie stabilności finansowej i bezpieczeństwa. Regularnie prowadziłam zajęcia, kursy i one gdzieś tam stanowiły 90-80% mojego przychodu. Reszta była z jakichś sesji rozwojowych, z warsztatów rozwoju osobistego, z sesji z klientkami indywidualnymi, ale takim moim jakby poczuciem takiej stabilności finansowej to były zajęcia jogi. I kiedy przyszedł COVID i to po prostu się urwało, to ja miałam coś takiego, ojejku, to jak ja będę teraz zarabiać, z czego ja będę żyć, nie? A pomyślałam sobie, no to potrwa miesiąc, dwa, to ja przetrwam te dwa miesiące, ale potem potrzebuję wrócić do zajęć. I to były te wszystkie lęki, z którymi ja musiałam się wtedy zmierzyć. I na początku miałam spokój, ale potem, kiedy wydawało się, że ta kwarantanna będzie dłuższa, to musiałam się mierzyć ze swoimi lękami. To był taki okres, kiedy ja naprawdę z bardzo dużą ilością lęków finansowych się musiałam zmierzyć, szczególnie, że to był moment, kiedy ja rozstałam się z moim mężem gdzieś tam, wiecie, jak się ma, jakiś czas byłam po rozstaniu, jak się ma gdzieś tam dwie osoby, które to gospodarstwo domowe opiekują się nim, to jest jakby łatwiej, a ja wtedy sama musiałam na siebie zarabiać. I wydarzyło się coś takiego, że ta sytuacja spowodowała, że ja powiedziałam sobie, okej, to ja teraz odpoczywam. Bo wcześniej myślałam, że nie mogę tak odpocząć, że teraz podpoczywam, zajmę się tym, że nic nie będę robić i potem zobaczymy, wrócę do jogi. Odpoczęłam tydzień takim byciem naprawdę w nic nie robieniu, ale wtedy wewnętrznie coś we mnie się obudziło, no to ja chcę działać dalej, ja chcę coś robić, co ja mogę robić teraz. No to pierwsze, co zrobiłam, to zaczęłam prowadzić zajęcia jogi online, takie dla osób, takie z medytacjami, z takim byciem tu i teraz na Facebooku, na żywo, żeby wspierać te osoby, które potrzebują jakiegoś takiego wsparcia psychicznego. Zaczęłam prowadzić takie live'y jak teraz, żeby dawać wsparcie tym osobom, które jest źle. Czyli zaczęłam się dzielić tym swoim doświadczeniem, które mi wtedy pomagało czuć się lepiej, nie? I zaufałam temu. Oczywiście robiłam to wszystko nieodpłatnie, bo jakoś tak czułam, że to jest takie, że to ma płynąć ze mną i nie czułam, że to mają być jeszcze grupy zamknięte, które
będą przynosiły mi jakieś wymianę finansową, ale też szybko ktoś założył dla mnie zrzutkę, która jest z dziewczyn, które uczestniczyły w tych zajęciach i też osoby, które uczestniczyły powpłacały, więc jakaś ta obfitość finansowa też zaczęła do mnie płynąć. Może nie w takim wymiarze, jak wtedy, kiedy prowadziłam zajęcia i regularnie zarabiałam, ale zaczęło coś takiego się dziać, że też te pieniądze zaczęły płynąć, bo ja zaufałam, że to jest w porządku, że ja teraz sobie będę jakoś podążać za tym flow, za tym, co do mnie płynie. Później przyszedł do mnie taka inspiracja w medytacji, bo to wydarzało się to, o czym Wam opowiadam teraz. Czyli ja siadałam na przykład godzinę, później drugi raz kolejną godzinę i byłam z tym lękiem, byłam ze wszystkimi swoimi emocjami trudnymi i byłam z nimi w taki sposób, stosowałam takie medytacje i takie praktyki, które mnie przywracały do tego stanu zaufania, tego stanu flow, tego stanu, że ja się czuję dobrze i ja, że ufam, więcej jest we mnie zaufania niż lęku. I w tej medytacji przyszła do mnie taka inspiracja, to zrób teraz taki kurs online i podziel się tym, co ty robisz, takimi medytacjami. I ja to zrobiłam, ja stworzyłam wtedy pierwszy swój kurs Obudź swoją moc. I to był taki dwutygodniowy kurs, gdzie my codziennie rano spotykałyśmy się na medytacjach na żywo, plus jeszcze były Zoomy, gdzie pracowałyśmy. A gdzie ja tak pracowałam, jak te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że ja pracuję bardzo w procesie, w zaglądaniu w jakieś wewnętrzne ograniczenia, emocje, które nas blokują, uwalnianiu tego i wspieraniu do tego, żeby iść dalej. To był taki kurs, który też był dla wielu osób, które budziły się też do swojej mocy, do tego, że są czymś więcej niż tylko tym swoim uwarunkowaniem, przekonaniami, tym małym ja, tylko że jest coś więcej, więc to był taki kurs i to był pierwszy raz, kiedy ja poczułam takie głębokie połączenie ze swoją intuicją, ze swoją wewnętrzną mądrością. I to jest to, że ja wcześniej też czułam te wewnętrzne głosy i też za nimi szłam, natomiast to było takie mocne, dlatego że to było coś, czego ja do tej pory nie znałam. Ja nie robiłam rzeczy, które były tak bardzo jakby spontaniczne, tak bardzo płynęły ze mnie, z tej wewnętrznej mądrości, z tego we mnie, co wie i co płynie z tu i teraz. Oczywiście robiłam wcześniej, prowadząc zajęcia jogi, prowadząc je tak, jak ja czułam, że to jest w zgodzie ze mną, ale to był taki według mnie duży krok, żeby iść dalej w zaufaniu tej mądrości wewnętrznej. I wtedy, kiedy ja usłyszałam ten głos, to ja pomyślałam, okej, to ja zrobię ten kurs. Bardzo szybko w mojej głowie pojawił się, jak to zrobić, jaką on będzie miał formę i jaki będzie miał kształt. I bardzo szybko, już następnego dnia, po tej pierwszej ekscytacji, w ogóle, że fajnie, super, ja to zrobię, pojawiły się lęki, pojawiły się głosy takie, ale po co to robić? Przecież nikt się nie zapisze, nie będziesz miała nikogo, a może to nie wyjdzie. Czyli pojawił się ten lęk, pojawił się te stare schematy, które ja znałam, że lepiej nie robić, bo przynajmniej nie zmierzę się z porażką. I wtedy ja zrobiłam coś takiego, że już będąc świadoma, bo słuchajcie, my mamy w sobie obserwatora, tak? Mamy w sobie, możemy, jeżeli nie mamy, to możemy sobie wykształcić taką część, która patrzy z lotu ptaka na twoje życie, na twoją rzeczywistość i też na narrację w twojej głowie, na te wszystkie historie, które ty sobie opowiadasz. I tą częścią, która patrzy z góry, ja ją nazywam obserwatorem, ja ją nazywam świadkiem, ja ją jeszcze najbardziej lubię nazywać uczestniczącym obserwatorem. To jest słowo, którego nauczyłam się, przeczytałam u Izy Kopaniszyn i bardzo ze mną współgra, bo mam wrażenie czasami, że umiemy patrzeć jako obserwator na wszystko, co nam się wydarza w życiu, ale nie uczestniczymy w tym, tylko odcinamy się i to odcięcie powoduje naszą ucieczkę od bólu, od cierpienia, ale tak naprawdę odcinając się od tego, jeszcze przysparzamy sobie go więcej. Nie wiem, czy to jest klarowne i może to jest na innego live'a. Chodzi o to, że uczestniczący obserwator, który patrzy na twoje życie z góry, on patrzy oczami miłości i on
może dokonywać takich wyborów, które, które cię kierują bardziej do manifestowania siebie jako miłość, do manifestowania siebie jako pełnia twojego potencjału. Tak to ja widzę. Dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Ale wracam teraz do historii z tego COVID-a. I wtedy pojawiły się wszystkie moje lęki. I to jest właśnie to, o czym Asia może tutaj zadawać to pytanie, jak odróżnić lęk od mądrości. Że ten lęk na pewno się pojawi, ale ten uczestniczący, ten obserwator, który patrzy oczami miłości na ciebie, mówi, aha, wie z góry, okej, to jest naturalna część tego procesu. Teraz będą wychodzić wszystkie twoje lęki, wszystkie twoje przekonania, wszystkie twoje nieprawdy o tobie, czyli to, to ty uwierzyłaś, że jesteś, ale ty nie jesteś. I ty teraz poprzez swoje działanie możesz wybrać inaczej. Możesz wybrać, uwierzyć, że jesteś większą istotą i że idziesz za tym wewnętrznym autorytetem, idziesz za tym głosem mądrości, idziesz za tą inspiracją i wybierasz to. Tak? To tu jest ten twój wybór, bo lęk będzie. A do tego, a to, jak sobie radzić z lękiem, to też są do tego narzędzia i też się tym z wami dzielę i to może być na oddzielnego live'a. Ale to jest ten moment procesu. I ja wtedy zaczęłam sobie wypisywać na kartce. To jest między innymi jeden ze sposobów, jak sobie radzić z lękiem i z ograniczeniami. Kłamstwa, w które uwierzyłam. I ja tą kartkę położyłam przy komputerze i sobie tam dopisywałam te myśli, które do mnie przychodziły. Jak zaczęłam je wypisywać, i zaczęłam je oddzielać od siebie, że to nie jestem ja, to nie jest moje prawdziwe ja, tylko to są te tożsamości, które gdzieś tam po drodze w celu przetrwania ja przybrałam, to pojawiała się lekkość i mi łatwiej było iść z takiego miejsca tej dyscypliny, tak? Czyli tej dyscypliny, która płynie z wewnętrznego poczucia, że to jest dla mnie ważniejsze, żeby iść za tym głosem wewnętrznej mądrości, niż poddanie się lękowi, nie? To jest ten wybór, który zawsze masz do dokonania. Czy ty idziesz za głosem wewnętrznej mądrości, czy ty zatrzymujesz się w tym miejscu? Czy ty, wiesz, jeżeli ty nawet podejmiesz taki świadomy wybór, że w tym miejscu, w tym momencie nie mam gotowości, nie mam jeszcze zasobów, to jest okej, to ja teraz wybieram siebie wzmocnić, zadbać o swoje zasoby i za jakiś czas zrobię krok do przodu. Póki to jest świadomym wyborem, póki to płynie z jakiegoś takiego wewnętrznego wiedzenia, współczucia i miłości, to jest totalnie okej, bo my w tym procesie też potrzebujemy zatrzymania, potrzebujemy karmienia siebie, wzmocnienia. Natomiast ja mam takie poczucie, że często my jesteśmy w tym niedziałaniu, które płynie z takiego, tego, że poddajemy się i dryfujemy w rzeczywistości, że z jednej strony mówimy, ja to czuję, ja bym chciała, ja wiem, ja mam takie pragnienia, ale nie biorę odpowiedzialności za te pragnienia, nie biorę odpowiedzialności za to, kim tak naprawdę wybieram być w swoim życiu, nie? I tu jest, i to jest to, co przynosi nam najwięcej cierpienia, bo ankieta, o którą poprosiłam o wypełnienie kobiety, które wrażliwe, empatyczne, które pracują w swoim biznesie, tworzą swoje biznesy i zapytam, co byś zmieniła w swoim biznesie, jakie kroki byś podjęła, gdybyś podążała za wewnętrznym autorytetem, gdybyś w 100% mu zaufała. Ja chyba tam nie zadałam pytania w 100%, ale gdybyś zaufała bardziej, to słuchajcie, tam są rozwiązania. Te kobiety, które mi odpowiedziały, może nawet ty, jeśli słuchasz, to ty wiesz, co ty byś zrobiła. Tylko ty po prostu tego nie robisz. I pytanie jest, czy nie robisz dlatego, że nie wierzysz, że to, co czujesz, jest możliwe do zrealizowania? Czy nie robisz tego dlatego, że jeszcze zbierasz siły i narzędzia do tego, żeby za jakiś czas w to iść? Nie? To jest bardzo ważne takie rozpoznanie. Czy może cały czas jesteś w tym miejscu tkwienia? Gdybym zaufała, to bym zrobiła to i to, ale tak naprawdę nic nie robię przez dłuższy czas. I to, że ty wiesz, ale przez dłuższy czas nic nie robisz, to bardzo osłabia twoją energię, nie? No. I to nie jest też, że ty od razu masz wiedzieć, co robisz, bo tutaj jest ta taka umiejętność też poszukania wsparcia, poszukania narzędzi, metod, które ci pokażą, jak to zrobić, bo ja też byłam w tym miejscu. Ja też byłam w tym miejscu, że chciałabym, miałam pragnienia, ale bardzo szybko się zatrzymywałam.
coś powiedziałam raz, coś zrobiłam jeden krok i nie widziałam odpowiedzi ze świata zewnętrznego i ja się cofałam do tyłu, nie? Więc tutaj mogę jakby się też podzielić z Wami tym doświadczeniem, że ta ścieżka podążania za wewnętrznym autorytetem to jest taką ścieżką, że Ty czujesz coś, co płynie z Twojego wnętrza, a później wybierasz za tym iść niezależnie od tego, co świat zewnętrzny Ci mówi. Wybierasz na jakimś poziomie bardziej ufać temu, co w środku, tej też swojej sprawczości, tej cząstce Boga, która jest w Tobie i która kreuje tą rzeczywistość, wybierasz temu ufać bardziej niż temu, co Ci mówi sąsiadka, niż temu, co Ci mówi Facebook, niż temu, co Ci mówi Twoja mamusia albo ktoś tam z zewnątrz, kto żyje w swojej wizji rzeczywistości i może nigdy nie poszedł tą ścieżką i po prostu nie ma tego oprogramowania. Ty musisz wewnętrznie, jak chcesz iść za wewnętrznym autorytetem, to musisz też wewnętrznie w sobie powiedzieć, okej, to ja teraz mam taki filtr na rzeczywistość, że będę widzieć te osoby, które idą za sobą, które idą za głosem serca i mają w tym sukcesy. Będę słuchać, jak one to zrobiły, będę wsłuchiwać się w ich ścieżkę i będę ufać, że ja też tak mogę, skoro one mogą, że ja to zrobię po swojemu, bo moja ścieżka się przede mną odkryje, ale skoro są inni, pokazują mi tą drogę, to znaczy, że ona jest możliwa, tak? Jeżeli jest ktoś na zewnątrz, kto Cię inspiruje, kto Cię otwiera, to kogo ścieżkę Ty śledzisz i to było możliwe dla niego i to w Tobie coś porusza, to znaczy, że to poruszenie jest głosem Twojej wewnętrznej mądrości, który mówi Ci, Ty też spróbuj, Ty też możesz, to jest dla Ciebie dostępne, nie? Dajcie znać, ja przeczytam komentarze, jak to z Wami rezonuje i pójdziemy dalej. Asia napisała, ktoś zaproponował mi fajne wakacje, a mnie rozbolał brzuch. Byłam niespokojna, gdy miałam się zgodzić, posłuchałam mojego nie. Pomyślałam, może się boję i za tym przyszła myśl, no to nawet jeśli się boję, to uszanuję. Może kiedyś przestanę się bać i zrobię inaczej. Tak. I tu jest właśnie, to jest to, ten moment, gdzie może być najtrudniej. Czy iść za tym, że się boję, czy i za ekscytacją, bo tam jest taka wąska granica pomiędzy lękiem a ekscytacją i czasami jak można popracować z tym, że zabolał mnie brzuch, że czuję ograniczenie i może podejmę inną decyzję niż teraz. I to jest totalnie jakby okej, żeby się tego uczyć, nie? I to, że Ty, Asia, podjęłaś taką decyzję, że teraz to uszanuję, że mnie rozbolał brzuch i nie jestem gotowa, jest super, bo tak się buduje Twój wewnętrzny autorytet, a może za jakiś czas ja będę gotowa wejść, poczuć, aha, boli mnie, bo może nie nauczyłam się nigdy przyjmować tak dużo i to jest ta lekcja o przyjmowaniu. Może nie nauczyłam się, że to jest dla mnie dostępne. A może nie wybrałam tego, bo pod stołem była jakaś taka, wiecie, może było jakieś oczekiwanie, moja podświadomość to wyczuła, nie? Że musiałby być jakiś, wiecie, zwrot taki, na który nie byłam gotowa. Nie? To tam są różne możliwości. Tu chodzi o to, żeby ufać zawsze wewnętrznemu autorytetowi, ale też to, co mi pomaga na tej ścieżce, to jest takie świadome zmienianie swoich paradygmatów, swoich przekonań o rzeczywistości. I tu jest praca z umysłem, tu jest praca z indukowaniem nowych przekonań do swojej podświadomości i to też o tym Wam kiedyś troszeczkę więcej poopowiadam, bo to się da zrobić, ale pierwszym krokiem w ogóle, żeby wejść na tą ścieżkę tak nowych schematów, to jest jak najwięcej rozluźnienia, jak najwięcej odpoczynku i jak najwięcej słuchania siebie właśnie w tym stanie rozluźnionego ciała i rozluźnionego umysłu, bo to jest jedyny stan, w którym Ty masz dostęp do swojej wewnętrznej mądrości. I teraz z tego miejsca dopiero możesz iść dalej. Czyli to będzie trochę takie robienie też, jak chcesz zaufać wewnętrznemu autorytetowi, to Ty musisz nauczyć się w swoim życiu robić inaczej niż do tej pory. Czyli jak cały czas jesteś w działaniu automatycznym i takim robieniu więcej, to wchodząc w odpoczynek, wchodząc w odpuszczenie, Ty będziesz uczyć swój system działać inaczej i że z tego też
a może płynąć dla Ciebie coś dobrego. No. O, mam takie przekonanie, że otworzyłam wiele wątków i chciałabym je troszeczkę podomykać. To wrócę do mojej historii covidowej. I ja zrobiłam ten kurs, zapisało mi się na niego kilkanaście osób. Zarobiłam pieniądze na tym kursie. Później zrobiłam kolejną edycję, zarobiłam kolejne pieniądze. Potem zrobiłam kolejny kurs i słuchajcie, w lipcu ja robiąc nowe rzeczy, COVID się zaczął w lutym, ja sobie tam podliczyłam, że ja zarobiłam tyle, ile w gorszych miesiącach jogi, na wyjeździe, który zorganizowałam na jakimś kolejnym kursie online. Więc to nie jest tak, że te trudne sytuacje, które do nas przychodzą, są sytuacjami, które mają nas osłabić może nie tak. To jest o tym, że my zawsze wybieramy, jak interpretujemy tą rzeczywistość, która nam się przydarza. Jeżeli wybierzemy zdecydować, że jesteśmy ofiarą i w tej sytuacji, to my nic nie możemy zrobić i jesteśmy tylko na przeczekaniu i przetrwaniu, to się będzie wydarzać w naszym życiu. Jeżeli my dojdziemy do miejsca po prostu takiego, wiecie, do ściany, kurczę, ja już nie wiem w tym miejscu, co robić, jak robić, jest mi źle, to być może to jest to miejsce, żeby się odbić, że ty potrzebujesz tego miejsca, żeby zacząć działać inaczej, bo te schematy działania, to jak funkcjonowałaś do tej pory, nie sprawdziło się. I teraz możesz zacząć jednak ufać, że okej, to ja chcę robić inaczej, chcę robić właśnie podążać za tym wewnętrznym autorytetem i wybieram, że ja będę ufać bardziej sobie, będę iść za głosem intuicji, będę iść za tym, co czuję i sprawdzę, jak to się przełoży na moją rzeczywistość. I tu jest jakiś rodzaj opóźnienia, nie? To jest to, o czym Asia powiedziała, odmówiłam jakiemuś zleceniu, za chwilę przyszło lepsze zlecenie. I ty w którymś momencie, jeżeli podejmujesz tę decyzję, że ja idę za głosem wnętrza, głosem tego, co ja czuję i co ja wiem, to, co powiedziałam, wszechświat będzie cię sprawdzał i ty musisz podejmować z tym wspólne decyzje. Ja miałam podobnie, jakoś po nowym roku podwyższyłam też ceny moich konsultacji, ceny kursów i miałam coś takiego, że wszechświat nie sprawdzał. Na przykład pisała do mnie dziewczyna na Messengerze, słuchaj, czy ty będziesz robić jakąś promocję na ten kurs, bo ja bym się zapisała, ale to jest dla mnie za wysoka cena. A ja czuję wewnętrznie, że nie. Wiem, że nie będę robić promocji, bo tak ze sobą wewnętrznie postanowiłam i czuję, że ja mam stanąć za tym i ja nie mogę jej powiedzieć, okej, dla ciebie jest okej, czy coś, bo może wcześniej bym tak sobie pomyślała, tak bym zrobiła, a teraz poczułam nie. Ja mówię, wiesz co, nie, uważam, że ten kurs to ma taką wartość i jak chcesz, to okej, bierz w nim udział, jak nie chcesz, to nie. I słuchajcie, i moje doświadczenia wszystkie są takie, że te osoby, które naprawdę chcą pracować, to są gotowe zainwestować taką kwotę, jaką ja proponuję i ja czuję, że jest zgodna ze mną. Więc to jest też o tej zmianie takiej we mnie jakiegoś przekonania, że ja muszę być w zgodzie z sobą, że ja nie mogę iść na ustępstwo. Jak coś czuję, że jest, że tak ma być, to ja też wysyłam sygnał do wszechświata i dostaję zwrotkę. Jak ja nie będę w tym konsekwentna, to będę dostawać sprzeczne informacje i nic się nie zmieni. Może to też obserwujecie w swoim życiu. I Agnieszka, która chyba tutaj z nami jest, ostatnio opowiadała mi o Laurze. Karmię Laurę piersią. I tak myślę sobie, że koło drugiego roku chcę skończyć to karmienie, ale na razie jeszcze nie ma 2 lat i jeszcze chcę ją karmić. Ale przychodzą takie momenty, gdzie jest mi naprawdę bardzo ciężko, bo ona się budzi nad ranem, przy cycu po prostu by trwała, nie wiem, godzinę, dwie, a ja się nie wysypiam. I było kilka takich trudnych nocy. Ona też była troszeczkę podziębiona, że ciągle się budziła w nocy i ja w którymś momencie poczułam, że ja już nie mam siły na to, żeby ją karmić. I mówię do niej, cycuś teraz śpi, odpoczywa i nie. I mam wcześniejsze doświadczenia, kiedy tego próbowałam, tego sposobu przez kilku miesięcy, że ona mi potrafiła przez godzinę, półtorej płakać i ja w końcu odpuszczałam i ją karmiłam.
A teraz, słuchajcie, byłam tak zmęczona, byłam tak wewnętrznie, mówię do siebie, mnie to nie obchodzi, ona może mi chodzić po głowie, może płakać, ja po prostu, moja piersi już jest taka obolała, że jej nie będę karmić. I wiecie, co się wydarzyło? Wydarzyło się coś takiego, że ona po 10 minutach przestała płakać, na głowie mi się położyła, spała i przespiałyśmy do rana. I ja poczułam tą różnicę pomiędzy takim mnie, do którego ja nie jestem wewnętrznie przekonana, które było wcześniej, bo gdzieś wewnętrznie czułam, że jednak chcę ją karmić, niż do tego, że ja teraz, akurat z tego osłabienia i z tego, że ja już nie mam siły, powiedziałam sobie, kurczę, nie, niech ona płacze, wyje mi, bo ja po prostu nie mam siły, wiecie? I to się wydarzyło? Ona to odebrała, ona to po prostu odebrała, że po 10-15 minutach spała i to mi pokazało, czym jest wewnętrzna spójność i że ta wewnętrzna spójność, że dzieci mają na to taki radar i właśnie Agnieszka mi o tym powiedziała, jakoś tak podsumowała moją historię, którą mi odpowiedziałam w rozmowie chyba telefonicznej o tym karmieniu, że dzieci mają taki bardzo mocny radar na to, czy my jesteśmy wspólni ze sobą. I chcę Ci powiedzieć, że Wszechświat ma też bardzo mocny radar na to, czy Ty jesteś wspólna ze sobą. Jeżeli Ty wybierasz iść za głosem wewnętrznego autorytetu, to Wszechświat będzie Cię sprawdzał, żeby tylko uzyskać potwierdzenie. Aha, to ona chce iść za obfitością, to ona chce iść za spełnieniem pragnień serca, to ona chce dobrze zarabiać na swojej pasji, to ona chce się poszerzać i chce mówić do większej ilości ludzi i nagrywać te live'y, i chce, żeby być słuchana. To teraz, czy ona będzie to robić, czy ona będzie mówić tak temu wewnętrznemu pragnieniu. Dlatego ja to, co powiedziałam na początku, też poczułam, że chcę się z Wami teraz spotykać co wtorek o tej 11:00. Mam nadzieję, że z każdym wtorkiem będzie nas trochę więcej, bo chcę być w tym konsekwentna, nie? I to są takie malutkie kroczki o tym, że jak Ty chcesz zaufać wewnętrznemu autorytetowi, to Ty potrzebujesz działać w zgodzie wewnętrznym autorytetem i w środku czuć, że wiedzieć, że to przyniesie efekt i nie zniechęcać się po pierwszych Twoich działaniach, po których Ty nie widzisz jeszcze efektu na poziomie świata zewnętrznego, bo to jest to przesunięcie, że Ty najpierw musisz w środku uwierzyć w to, stać się tym, a później Wszechświat za jakiś czas da Ci informację, aha, ona rzeczywiście tym jest, nie? I tak to się dzieje. Ja to tak obserwuję jakby w sobie, obserwuję u siebie i obserwuję u wielu innych osób, które mnie inspirują, które też są na tej ścieżce. Dobra, patrzę jeszcze na Wasze komentarze. To dajcie znać mi, bo chciałabym powolutku już kończyć, co tam u Was udało się, co odkryłyście, co odkryliście u siebie, słuchając mnie, czy pojawiła się jakaś inspiracja, jakieś takie wewnętrzne uświadomienie może, tak? Czy to, o czym powiedziałam, to jest pomocne. Ja zrobiłam sobie jeszcze takie krótkie notatki, do których teraz zajrzę i podsumuję to, o czym powiedziałam. Więc tak, jak zaufać wewnętrznemu autorytetowi? Po pierwsze, naucz się robić małe kroczki. W małych rzeczach pytaj siebie, czego ja potrzebuję, czego potrzebuję, czy mam tak i nie, i zacznij za tym iść. I te małe kroki będą się przekładać na to, że potem będziesz miała więcej zaufania i więcej mocy do tego, żeby działać w dużych rzeczach w zgodzie z wewnętrznym autorytetem. Kolejna rzecz, spójrz teraz albo za chwilę, jak skończę to nagranie, na swoją historię, na swoje życie wstecz i przypomnij sobie te wszystkie sytuacje, gdzie Ty poszłaś za głosem wewnętrznego wiedzenia, wewnętrznego autorytetu i zobacz, jakie to owoce przyniosło. Ile takich ważnych, dobrych zmian wydarzyło się w Twoim życiu dzięki temu, że zaufałaś bardziej temu, co czułaś, niż temu, co Ci mówił świat zewnętrzny. Jeśli masz ochotę, to podziel się taką jedną, dwoma takimi rzeczami tutaj w komentarzu pod tym filmem. I kolejna rzecz, znajdź wokół siebie, to mogą być w Twoim życiu takim realnym tutaj blisko Ciebie, ale to mogą być też osoby z życia publicznego, trochę Ci dalsze, które idą właśnie za swoim wewnętrznym autorytetem, które robią rzeczy totalnie w zgodzie z sobą i które
są w tym konsekwentne, które się w jakiś sposób nie poddają, które też widzisz, że mają swoje porażki, mają zawahania, które widzisz, że nie wszystko im wychodzi, ale ostatecznie widzisz, jak się poszerzają i jaką drogę zrobiły. I to jest bardzo budujące. Wiecie, ja mam takie doświadczenie pracy z osobami w swoim rozwoju, które przez ten czas, jak ja z nimi pracowałam, bardzo się rozwinęły, też jeżeli chodzi o budowanie swojej marki, swojego biznesu. Pracowałam kilka lat temu z Anią, zresztą rok temu też, z Izą pracowałam, Kopaniszyn, i widzę, jak one jakby krok po kroku, bardzo w sposób taki zdecydowany, podążający za swoim wewnętrznym wiedzeniem, ale też za takim imperatywem dzielenia się ze światem tym, co jest ich darem, co jest ich światłem, idą w sposób, który jest zgodny z nimi, i naprawdę ten biznes, który prowadzą, się bardzo rozwija, wnosi do świata więcej. I ja mam takie przekonanie, że ty również możemy iść tą drogą. Ja chcę iść tą drogą i ja już nią idę, i ciebie też do tego zachęcam, bo mam też przekonanie, że osoby wrażliwe, empatyczne, połączone ze swoim sercem, mogą naprawdę dużo wnieść do świata, i ten głos jest bardzo potrzebny, a jakoś ten świat taki skoncentrowany na tylko mocnym, silnym działaniu, na produktywności, gdzieś nas troszeczkę, jakby tak zatrzymuje, nas troszeczkę onieśmiela i nie mamy tyle mocy, nie mamy tyle przebojowości, może czasami nam brakuje, niż te osoby, które działają tak bardziej schematycznie, powielając stare schematy, powierając to, co nie do końca wnosi do świata więcej miłości, nie? Nie wiem, czy czujecie, czy rozumiecie. I dlatego też jestem tutaj, dzielę się swoim doświadczeniem, dzielę się tym, co gdzieś tam ja już doświadczyłam i ucieleśniłam w sobie, ale też tymi swoimi sposobami na to, żeby siebie karmić i żeby siebie na tej ścieżce podtrzymywać i wzmacniać. Czyli to, co powiedziałam, małe decyzje, podążanie za sobą, spojrzenie wstecz, ile już zrobiłaś, i otaczanie się, inspirowanie się ludźmi, którzy idą podobną ścieżką i na nią ciebie otwierają. Czytam to, co Asia napisała. Ciekawe jest to, żeby nakierować się na świadomy wybór, nawet jeśli jeszcze nie umiem iść tym głosem, co jest częścią drogi do słuchania mądrości. Okej, nie do końca wiem, czy rozumiem, nie będę się teraz zastanawiać, ale słuchajcie, to jak miałabyś zostać z jedną rzeczą, którą po tym dzisiejszym live'ie, to chcę ci powiedzieć, że ty zawsze wybierasz. Że ty zawsze wybierasz to, czym jesteś, to, w jakim kierunku idziesz. Jedyne co, to wybierasz świadomie albo nieświadomie. I wiedząc, że twój brak wyboru, twoje odpuszczenie, twoje powiedzenie niech się dzieje, jak życie mnie poprowadzi, jak zdecydują inni, jest również wyborem, ale jest oddawaniem twojej mocy i sprawczości, to może ta świadomość nakieruje cię na to, żeby jednak bardziej świadomie zarządzać swoją energią życiową, bo to, co ty masz do dyspozycji, i co jest twoją najcenniejszym zasobem, to jest twoja energia życiowa. I ty w każdym tu i teraz możesz decydować, czy ty wybierasz tą energię życiową kierować w te miejsca, które cię odżywiają, które cię karmią, które płyną z głosu twojego wewnętrznego wiedzenia, z głosu twojego serca, i chcesz tam iść, czy ty chcesz może tak trochę dryfować i mówić, nie wiem, może tak jest, może tak nie jest, a może ja sobie to poobserwuję, okej, masz prawo obserwować, masz prawo jakby sobie to sprawdzać, ale z tą świadomością, że wszystko, co się wydarza w twoim życiu, jest twoim wyborem, jest odzwierciedleniem twoich wyborów do dzisiejszego dnia, do tego wszystkiego, co się wydarzyło w twojej przeszłości, w twoich myślach, w twoich uczuciach, w twoich doświadczeniach, to
to, co jest w Twoim życiu dzisiaj, teraz, jest owocem tych Twoich wyborów. Jeżeli te owoce Ci nie służą, nie są takie, jakie byś chciała, żeby były, to potrzebujesz zacząć wybierać inaczej. I tego możesz się nauczyć. I tu możesz się inspirować, możesz korzystać z narzędzi, możesz wybierać nauczycieli, możesz wybierać szkolenia, kursy, pracę indywidualną, żeby nauczyć się świadomie zarządzać tymi swoimi wyborami. Ale ostatecznie to i tak Ty wybierasz, jak, na ile skorzystasz i weźmiesz dla siebie to wszystko, czego nauczysz się z kursów, z live'ów, z pracy indywidualnej, tak? Ostatecznie to Ty jesteś kreatorem swojego życia. Ostatecznie to Ty jesteś to Ty jesteś swoim największym przewodnikiem, przewodniczką, to Ty jesteś, to Ty masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, żeby kreować spełnione życie. I po to tu jestem, żeby Ci dzisiaj o tym przypomnieć. I dziękuję, że jesteś, dziękuję, że słuchasz. A jeśli chcesz więcej, to zapraszam za tydzień, będziemy kontynuować temat. Jeśli masz jakieś pytania, które chciałabyś zadać, to również zapraszam Cię do zadawania pytań w komentarzu. A jeśli chcesz się spotkać ze mną w najbliższym czasie, to zapraszam Cię na weekend do Tęczowej Doliny, 2-4 czerwca. Jest to weekend z przyjemnością i lekkością dla kobiet. Będziemy z Agnieszką Green-Walaszek prowadzić Cię przez kobiece rytuały, praktyki odpoczynku, przyjemności i takie zbliżanie do siebie, regenerowanie zmęczenia. To wszystko jest taką pracą, która połączy się z Twoim wewnętrznym autorytetem też, bo to zawsze jak zatrzymujemy się, odpuszczamy, to słyszymy swoje wnętrze. I też planuję w czerwcu taki mini kurs, będą to trzy chyba wtorki wieczorem na Zoomie spotkania około 2-2,5 godziny, gdzie będzie trochę teorii, będzie praktyka, będzie taka praktyczna medytacja, też programowanie troszeczkę jakby Twojej podświadomości do tego, żeby w nowy sposób funkcjonować w rzeczywistości bliżej siebie, bliżej swojego wewnętrznego autorytetu i taka praca już grupowa do tego, żeby spotkać się ze swoimi ograniczeniami. I ten program, on się tworzy jeszcze we mnie, niedługo pewnie ogłoszę, ale on będzie trochę odpowiedzią na te potrzeby, które zgłaszacie mi w ankietach, więc jeśli masz jakieś potrzeby związane z takimi ograniczeniami, blokadami, które gdzieś w Tobie są i sprawiają, że trudno Ci za wewnętrznym autorytetem, to wypełnij proszę ankietę, którą tutaj podlinkowałam też w opisie tego live'a, dlatego że łatwiej będzie mi stworzyć taki prosty mini kurs, który pomoże Ci doświadczalnie już połączyć się ze swoim wewnętrznym autorytetem i dać Ci narzędzia, żeby za nim podążać małymi krokami. Dziękuję, życzę Ci pięknego dnia.